tym filmie objaśniam zadanie tworzenie animacji przy użyciu warstw w programie GIMP na podstawie podręcznika Lubię to, klasa 7 szkoły podstawowej. Na początku ustawiamy odpowiednie rozmiary obrazu. Plik, nowy. Tutaj wybieramy 150 pikseli na 150 pikseli. OK. Obrazek jest malutki. Można sobie powiększyć na 400% do edycji, żeby było łatwiej. Narysuję ludzika, tak jak w podręczniku na stronie 96. Ustawiam kolor. Rysujemy narzędziem zaznaczeniem. Prawy przycisk myszy, edycja, wypełni kolorem pierwszoplanowym. Teraz tworzymy nogi ludzika. Prawy przycisk, edycja, wypełni kolorem pierwszoplanowym. Może skopiować na tym etapie, dopóki jeszcze jest zaznaczenie, bo potem już nie da rady. Edycja, skopiuj i prawy przycisk, edycja, wklej. Teraz tworzymy ręce robota. Prawy przycisk, wypełni kolorem pierwszoplanowym i kopiujemy. Edycja, skopiuj, edycja, prawy przycisk, wklej. Stworzymy teraz głowę za pomocą koła. Przytrzymując klawisz Shift, mam idealne koło. Ustawiam kolor. W tym momencie mogę jeszcze ustawić miejsce. Prawy przycisk, edycja, wypełni kolorem pierwszoplanowym. Postać główna, robota robiona. Następnie tworzymy nową warstwę, duplikując kolejną. Prawy przycisk myszy, powiel warstwę i jak widać utworzyła się druga nazwa. Pracujemy teraz na drugiej warstwie. Zmieniam jedną rękę. Z zaznaczeniem zaznaczam. Wybieram narzędzie. Obróć i trzymając tutaj obracam sobie na przykład w ten sposób i obróć. Duplikuję kolejną warstwę, powiel warstwę i teraz pracuję na warstwie trzeciej. Zmieniam kolejny element figury. I też wezmę obrót, na przykład w ten sposób. Muszę przenieść ten element. I mamy trzy postaci gotowe. W tym momencie animację możemy zapisać. Oczywiście czym więcej tych elementów, animacja będzie bardziej płynna. Zapisuję. Ludzik jako format XCF na pulpicie. Żeby to odtworzyć, wchodzimy w filtry, animacja, odtwarzanie. Otwiera się nowe okienko, na którym możemy sobie podejrzeć naszą animację, klikając na przycisk trójkącika. Ta animacja, aby była bardziej uniwersalna, dobrze ją wyeksportować do pliku typu GIF. W tym celu wybieramy plik, wyeksportuj jako, następnie wybieramy tutaj rozszerzenie. Szukamy tutaj rozszerzenie GIF, obraz GIF, wyeksportuj i konieczne jest tutaj zaznaczenie
elementu jako animacja. Bardzo ważne. Bez tego nie będzie działało. Wyeksportuj. Sprawdźmy. Plik zapisany jest na pulpicie jako XF i GIF. Aby sprawdzić, jak działa, można go tworzyć na przykład w przeglądarce internetowej. Praca gotowa.